Szlaki Ameryki czy zombiaki Ameryki? Dzisiaj chcę Wam pokazać grę wyjątkową. Jest to gra dla 2 do 4 graczy. Przepraszam, nie, jest to gra dla 1 do 4 graczy, ponieważ jest tutaj wariant solo. I tak naprawdę, co jest ciekawe, to nie ma wszystkich informacji na pudełku, ponieważ jest to gra, która jest wydana w wyjątkowy sposób. I jeśli chodzi o wstęp taki, zanim pokażę Wam grę, no to instrukcja mówi: cześć, tutaj Martin, czyli autor tej gry Martin Wallace, i w zeszłym roku z rodzicami i siostrą przeżyliśmy odjechaną przygodę. I chodzi o to, że jechali sobie przez Amerykę i zabijali zombie i świat się kończy, ale przynajmniej dojechali do Kalifornii, gdzie sobie leżą pod chmurką, i on stwierdził, że zrobi grę. A więc wziął pudełko Szlaki Ameryki, przekreślił, napisał Zombiaki Ameryki, z tyłu zostały Szlaki Ameryki i opis innej gry. W pudełku mamy elementy, które są stworzone w taki sposób, żeby wyglądały jak byłyby z innej gry, a więc mamy, nie wiem, na przykład kartę z Dixita, która ma na awersie coś innego, albo jakieś karty z jakiejś restauracji jako rewers w pierwszej fazy, albo nie wiem co, na przykład jakiś tam name tag, czy kartę do bankomatu jako znacznik kolejności, kapsle zmienione w żetony, a więc jest naprawdę ciekawy, klucze od samochodu z naklejką, które coś tam oznaczają. Naprawdę wyjątkowe wydanie. Zobaczcie, jak się w to gra, a na końcu powiem Wam, czy to wydanie wystarczy, czy też idzie za tym fajna mechanika, czy nie. Tak wygląda przygotowana rozgrywka w grze Zombiaki Ameryki. Dla 4 graczy używamy wszystkich kart i po 4 karty z każdej z 3 talii wyrzucamy. I jak widzicie, tutaj wydanie jest takie dosyć nietypowe, mamy dziwne różne rewersy, mamy tutaj żetony, które są w kształcie takich kapsli od piwa, klucze od samochodu, dziwne plakietki, które oznaczają kolejność. Każdy gracz dostaje 1 lidera i 4 ocalałych i po 4 surowce w każdym kolorze. Nie będę teraz ich wszystkich tu rozkładał, ale każdy ma po 4 surowce w 3 kolorach. Mamy adrenalinę, amunicję i paliwo. Adrenalina, amunicja, paliwo. Mamy kości, plansz licytacji, premie, znaczniki zombie, dodatkowe żetony, kluczyki. I teraz co się dzieje? W każdej rundzie wykładamy tyle zestawów, ile z graczy. 4 graczy, 4 zestawy kart. I rozpoczynamy licytację. Gracz, który jest pierwszy, deklaruje, czy coś licytuje, czy mówi pas. Gdy mówię pas, wrócę jeszcze do rozgrywki. Mówię pas. Kolejny gracz powie 1. Kolejny gracz może powiedzieć sobie na przykład, że chce dać 3. Niebieski powie pas. Ja powiem, że chcę dać 4. Zielony powie ach, pas. Czerwony powie pas. Niebieski powie dobra, to ja cię przebiję. Ja mówię pas. Zielony przeskakuje. I tak się licytujemy, aż wszyscy po kolei powiedzą pas. Jesteśmy zadowoleni z tego, co się stało. Teraz tyle, ile wylicytowałem, tyle łącznie surowców dowolnych, czy kapsli, odrzucam, prawda? I odrzucam te surowce i ustalamy nową kolejność. Zielony jest teraz pierwszy, ja jestem drugi, czerwony trzeci, niebieski czwarty. I wracamy na pozycję startową. Gracz, który jest pierwszy, wybiera zestaw kart, który będzie musiał rozpatrzyć od lewej do prawej. Co na kartach się pojawia? Surowce, które dostajemy, tak, to jest zawsze. Jakieś specjalne cechy, na przykład dobierz żeton tutaj skażenia radioaktywnego, albo na przykład dobierz żeton człowieczka. Są żetony, które będą miały pozytywny wydźwięk w przyszłości, jeżeli coś się nam uda połączyć. Są żetony negatywne, są żetony różne. Tutaj na przykład mamy dobierz pionek ocalałego, więc mam dodatkowego ocalałego. Dobierz żeton rany. No więc różne rzeczy. Potem są zombie. Tutaj jest 3 zombie, tu jest 5 zombie. Czasami jest na obu kartach zombie. Najpierw walczymy z tymi, potem z tymi. Gdy walczę z zombie, powiedzmy, że mam 3 zombie, z którymi walczę, kładę ich przed sobą i mogę zdecydować się w ogóle, żeby uciec. Płacę 2 paliwa, uciekam, wyrzucam tą kartę, nie dostanę punktów, które ta karta daje. Mogę zdecydować się, że walczę. Najpierw, jeśli chcę, to strzelam. Płacę 1 paliwo, biorę 2 kości, rzucam i każde trafienie, to 1 zombie spada. Teraz biorę 1 kość za każdego ocalałego, a więc mam ich 5. Rzucam 5 kości i każde trafienie to jest śmierć. Trafienie z piorunem pozwala nam dopłacić adrenalinę i jeszcze do kolejnego zombie zabić. Sam piorun to jest
pozwala zapłacić adrenalinę i zabić zombie, a czaszka oznacza śmierć mojego ocalałego, chyba że zapłacę adrenalinę. W tym wypadku zabiję wszystkich oczywiście i koniec walki. Biorę tą kartę, ten zestaw kładę przed sobą. Więc pierwszy gracz bierze zestaw, drugi, trzeci i czwarty wybieramy. Im dalej w las, tym mniej mamy opcji. Gdy to się skończy, wykładamy kolejne karty i idziemy dalej. I tak to mniej więcej wygląda. Walczymy, licytujemy się, bierzemy zestaw, zbieramy surowce, walczymy lub uciekamy i tak dalej, i tak dalej. Później będą się też pojawiały takie karty, które na przykład mają hordę. Horda ma czerwony symbol tutaj tych zombie i jedną, dwie lub trzy czaszki. Oznacza to, że gdy biorę kości, to zamiast części kości biorę jedną, dwie lub trzy czerwone i czerwone kości mają symbol czaszki, czyli śmierci, której nie mogę uniknąć. Cała reszta zasad w takim wypadku pozostaje bez zmian. Te karty będą troszeczkę trudniejsze z czasem. Pierwszy etap jest bardzo pozytywny, później już jest źle albo bardzo źle. Gramy do końca, jak gracz traci wszystkich ocalałych, to odpada i gramy bez niego. Gdy ktoś odpadnie, to ostatnią parę kart zaznaczamy kluczem. Można ją dobrać, ale dodatkowo kosztuje dwa surowce. Jak dwóch graczy odpadnie, zaznaczamy dwie pary kluczem. Dodatkowe dwa lub dodatkowe cztery surowce. I jak przeżyje jeden gracz, wygrywa. Jak dojdziemy do końca gry, rozdajemy jeszcze premię. Komu się udało najwięcej zachować surowców, dodatkowe 3 punkty. Kto ma najwięcej punktów na kartach, wygrywa je w tym wypadku. W rozgrywce trzyosobowej i dwuosobowej część kart odpowiednio oznaczoną odkładamy i mamy 3 komplety co rundę, a w rozgrywce dwuosobowej 3 komplety i jeden oznaczony kluczem. A więc mamy od początku troszeczkę więcej decyzji w grze dwuosobowej, ale ktoś zginie, drugi wygrywa i koniec. I tak to wygląda. Proste, bardzo proste. A więc tak, nie będę osobno mówił dużo o wydaniu. Dla mnie klimat wydania jest naprawdę bardzo fajny. Jest on nietypowy i myślę, że jest to taki, powiedziałbym może trochę żart czy ciekawostka, która dla tej gry zadziała przez pierwsze kilka partii, którą będziemy w nią grali, prawda? Bierzemy nową grupę, opisujemy im, tej grupie, o czym jest ta gra i jaki jest zamysł za tym wydaniem i oni mówią, ciekawe, rzeczywiście, i patrzą, to i tamto. Bardzo ciekawe. I naprawdę każdy reaguje w taki sposób, fajny pomysł, sprawdźmy tą grę. I przez pierwsze ileś tam partii, nawet ty jako właściciel tej gry będziesz się tym gdzieś tam emocjonował, a więc jest to plus. Oczywiście na dłuższą metę jest to nietypowe i też na dłuższą metę jest to, powiedziałbym, antyklimatyczne. W tym sensie, że gry o zombie, bo to jest gra o zombie, mają tendencję do tego, żeby jak najbardziej wciągnąć gracza do gry. Żeby ten klimat horroru mu zaserwować wydaniem. Tutaj klimatu horroru wydaniem raczej nie ma, chyba że rzeczywiście myślisz, że grasz w grę zrobiono przez chłopca, który przetrwał zombie apokalipsę, ale zaraz go zombie i tak zabiją. Okej. Więc jeśli chodzi o wydanie, to tyle. Odważny ruch, ale udany moim zdaniem. Teraz sama gra. Sama gra czy mechanika gry jest bardzo prosta. Jest bardzo prosta, ponieważ mamy prostą licytację i wybór kart, gdzie zazwyczaj te zestawy są dosyć łatwe do oszacowania, w tym sensie, że widzimy, że jest lepsza para, średnia, gorsza i najgorsza, na przykład w wariancie czteroosobowym. Albo czasami jest sytuacja, że z tych czterech par są dwie pozytywne i dwie negatywne, prawda? Albo dwie takie, że chcę, dwie takie, że matko, byleby nie to. Strategii długoterminowej w tej grze nie ma zbyt wiele. Chcę w tym momencie wybrać jak najlepszą parę. Może dobrać jakiś żeton specjalny, który zadziała później. To jest też fajny motyw tej gry, ale jest to gra naprawdę lekkawa, bym powiedział, jeśli chodzi o decyzje. Jest troszeczkę kombinowania, jak daleko zalicytować, żeby się nie przylicytować, ale na tym się gra kończy. Później już jest lekki autoplay, gdzie biorę parę, która jest w tym momencie najfajniejsza, biorę żetony, walczę lub nie, rzucam, coś tam się dzieje, jakieś wydarzenie, zbieram te rzeczy, nowa runda, nowe trudności. Więc nie nastawiamy się na dużą grę, pomimo tego, że gra kosztuje dosyć sporo. Druga rzecz to kwestia samej licytacji. Licytacja w tej grze jest stworzona w taki sposób, że nie do końca tu działa. Dlaczego? Ponieważ
przebijamy się de facto o jeden, czasami o dwa, ale zazwyczaj wchodzimy na pierwszą pustą pozycję na torze licytacji. I gracze czasami nie licytują się w ogóle, bo są na tyle fajne zestawy, że ich to nie obchodzi i nie chcą nic wydać, a czasami jest taka duża dysproporcja, i to nie jest żart, między tymi zestawami, które się pojawią, gdzie mamy dwa świetne i dwa beznadziejne, że gdy gracze zaczną się licytować, to już nie opłaca im się wycofać. Rozumiecie? Jest z czterech zestawów, dwa są fajne, a dwa nie. I teraz zalicytowałem dwa, ale dwóch mnie graczy przebiło. No to okej, no wydam dwa i jeszcze dodatkowo dostanę słaby zestaw. No to podbiję się już i wejdę na pięć. I kolejny gracz myśli, no co, ja wydam trzy, no też chcę się przebić. I się tak przebijamy i naprawdę z dwa, trzy razy z graczami, którzy już to grali wcześniej, nie z nowicjuszami, dochodziliśmy do tego, że dochodzimy do 10, 9, 8 najwyższych kwot, tracimy wiele i później i tak wszyscy umieramy. Jest to ciekawe, że sama w sobie gra zachęca nas do tego, żeby licytować się niedaleko, ale zarazem zestawy, które są nierównomierne na stole, zachęcają nas do tego, żeby trochę się policytować. I jest taki trochę półparaliż. Druga rzecz, która mi się tak sobie podoba, to to, że pierwsza runda, która daje dużo rzeczy, bardzo mocno ustawia rozgrywkę. Jeżeli w pierwszej rundzie uda mi się jakby niezauważonym być drugi i niskim kosztem brać fajne zestawy, to później wchodzimy w etap drugi, czy tam, wiecie, gra idzie dalej, pojawiają się nowe karty i naprawdę były sytuacje, że siedzimy w trzech i jeden gracz ma taką przewagę, że no ciężko będzie z nim coś zrobić. Naprawdę będzie musiał mieć dużego pecha. I fajnie by było, gdyby te pary kart wnosiły jakiś większy balans, miały wewnątrz siebie. Czasami są karty, które mają duże korzyści i nic, a inne karty mają żadnych korzyści i zombie. I okej, te karty może dadzą punkt, ale co z tego, skoro i tak prawie zawsze umieramy. I więc to jest ta. To jest uwaga a propos licytacji. Wydaje mi się, że ciekawsza byłaby jakaś forma licytacji w ciemno, gdzie dajemy surowce w ręku, odkrywamy je i wygrany płaci wszystko, przegrany nie płaci nic, a cała reszta, czyli gracze w środku, na przykład płacą połowę. I wtedy byłaby sytuacja, w której ta licytacja jest trochę ryzykowna, ale nie aż taka, nie tracą wszyscy, no coś... Coś innego niż ta licytacja do tej gry. To jest moja uwaga. Wybieramy zestaw, bierzemy rzeczy, przychodzi walka z zombie i tu się pojawia chyba najgorszy ten moment gry. Dlaczego najgorszy moment gry? Walka z zombie. Ponieważ nieubłagana losowość dopada każdego w każdej rozgrywce. To znaczy są sytuacje, w których szacuję matematycznie, że będę musiał wydać tyle żetonów w tej walce, idę walczyć, i wydaje prawie nic, bo od razu rzucam 5 trafień, zabijam wszystkie zombie bez mrugnięcia okiem, nara. Są inne sytuacje, w których wydawałoby się, że tak naprawdę też się przejadę, bo jest ich 3, biorę moje kości, rzucam moje kości i mam 2 trafienia i 2 moich muszę odrzucić, chyba że zapłacę prąd, tak? Prąd w cudzysłowie, czy tam adrenalinę. I naprawdę bywały walki, gdzie ja rzuciłem 4 symbole. 4 symbole śmierci, i miałem tam 3 czy 2 adrenaliny i nagle tracę 2 kolesi z mojego zespołu. I w innej walce ktoś bardzo podobnej, przy podobnej karcie rzuca kośćmi i wszystko mu pasuje. I gdyby ostatecznie jakoś się to balansowało na przestrzeni rozgrywki, to byłoby spoko, ale jest naprawdę tak, że ktoś ma dużego pecha i szybko odpada, a ktoś ma mniejszego pecha i idzie dalej. I to jest wkurzające troszeczkę. Oczywiście wiem, że można płacić 2 paliwa, żeby uciec i można zawsze uciekać i nie dostać punktów, ale ostatecznie z tych graczy, którzy nie uciekają, mamy graczy, którzy mają pecha i mają szczęście i nic z tym nie zrobimy. I nie podoba mi się to w tej grze. Po prostu nie podoba mi się. Ja bym wolał wariant, w którym ten rozrzut między śmierciami jest bardziej zbalansowany. Może rzucamy 1 kość i ona pokaże 0, 1, 2 lub 3. Ale na przykład są 2 ścianki, 1 i 2. I ta kość pokazuje mi, ile mi umiera moich ludzi. Albo może są 2 kości, 0, 0, 1, 1, 2, 2. I 2 takie kości są i czasami rzucam 1, czasami 2 naraz. I wtedy jak rzucam 2 naraz, to jest pewna matematyczna szansa, że wypadnie mi 4 śmierci. Ale raczej nie, raczej 3, raczej 2. I mogę się na to przygotować, ale... To jest trudny zestaw i wtedy są wysokie korzyści, a zazwyczaj rzucam 1 kością śmierci. Okej, ja nie chcę wymyślić na poczekaniu pomysłów lepszych niż to, co tu jest, ale pomysły, które tu są, dla mnie są średnie. Po prostu średnie. Nie gra się w to bardzo źle, ale naprawdę nie mam satysfakcji, gdy mi się udaje, bo mi się po prostu udaje, bo rzucam i super. I
i biorę lepszy zestaw kart, bo taki do mnie dla mnie został. I nie mam satysfakcji, tym bardziej, kiedy przegrywam, kiedy mi się nie udaje, kiedy rzucam, dziękuję, umarłem, do widzenia. A więc ostatecznie Zombiaki Ameryki jest dla mnie sporym rozczarowaniem ze względu na jakość autora, ze względu na wydanie, ze względu na klimat, który jest. Ilustracje, które są tutaj na kartach, jak już się przyjrzymy tym kartom, są bardzo ładne. To też chciałem podkreślić. A więc jeżeli ktoś chce sobie po prostu powiększyć swoją kolekcję gier o zombie o kolejny nietypowy tytuł, to myślę, że warto, ale nie ma tutaj mechanicznie zbyt wiele innowacji, spora losowość i ta niepasująca jak dla mnie licytacja w tej formie, w tej grze, psują dla mnie tą grę. Oczywiście może ci się spodobać to, że jest taka licytacja, a nie inna. Może ci się spodobać, że jest taka przypadkowość w tych parach kart i są czasami pary super i pary beznadziejne. I to, że jest ta losowość i emocje z nią związane, też może ci się spodobać. Nie spodobało się to mi i nie spodobało się to prawie nikomu z moich współgraczy, prawie żadnemu z moich współgraczy, ale kilka osób było takich, o, spoko, jeszcze mógłbym pograć. A więc Zombiaki Ameryki, dla mnie jest to 2 na 5, średnia gra, po prostu mógłbym w to zagrać jeszcze, po tych tam iluś tam partiach, które rozegrałem w różnych wariantach z liczbą różną graczy, mógłbym w to jeszcze zagrać, ale naprawdę na 45 minut, albo nawet według pudełka godzinę, są o wiele ciekawsze gry, o wiele. Na dzisiaj to tyle, do zobaczenia następnym razem. To były Zombiaki Ameryki i gry planszowe Łukiego. Hej!